odległości kilkunastu kilometrów na północny zachód od Złotorii rozciąga się Pogórze Kaczawskie. Na szczycie wysokiej na prawie 400 metrów góry bazaltowej wzniesiono przed wiekami warowny gród. Historia Grodźca sięga głęboko w przeszłość. Istniał tu wczesnohistoryczny gród Bobrzan, a już w połowie XII wieku gród kasztelański. Na przełomie XV i XVI stulecia legnicy Piastowie wznieśli na miejscu grodu potężny gotycki zamek, przebudowany w XVI wieku na renesansową rezydencję. Grodziec, zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej, odbudowany w początkach XX wieku, był kolejno siedzibą kasztelanów Bolesława Krzywoustego, gniazdem rycerzy rozbójników grabiących bezlitośnie kupieckie karawany ciągnące na słynne śląskie targi do Wrocławia, renesansową rezydencją legnickich Piastów i posiadłością wzbogaconego berlińskiego kupca. W ciągu stuleci wielokrotnie zmieniali się panowie na Grodźcu. Jeden tylko pozostał w tych murach na zawsze. Widmowy rycerz zwany Czerwonym Upiorem, którego spotkać można błądzącego nocami po zamkowych komnatach i wewnętrznym dziedzińcu. Kościotrup w zbroi i długiej purpurowej opończy pojawiać się miał już w czasach legnickich Piastów. Upiór ten przestraszył podobno również budowniczych, którzy na rozkaz berlińskiego dorobkiewicza Hansa Beneckiego restaurowali zamek w początkach XX wieku. W latach powojennych wędrujący na zachód polscy osadnicy widzieli wyraźnie upiora stojącego na szczycie najwyższej baszty. Ogień rozpalonego na dziedzińcu ogniska zapalał migotliwe błyski na jego zbroi. Trudno z całą pewnością stwierdzić, który z dawnych właścicieli pokazuje się w zamkowych komnatach, gdyż zanim zamek dostał się legnickim Piastom, przez wiele dziesiątków lat był gniazdem rycerzy rozbójników. Nie jeden z nich poległ w czasie łupieskiej wyprawy, nie jeden z wyroku księcia położył głowę pod topór kata na rynku w pobliskim Lwówku Śląskim czy Legnicy. Z pojawianiem się Czerwonego Upiora związane jest piękne średniowieczne podanie. W Grodźcu mieszkał kiedyś pewien kasztelan, miał na imię Jan i był tak okrutny, że poddani z lękiem wymawiali jego imię. Dbał tylko o siebie, lubił dobrze zjeść, wypić, ubrać się w bogate szaty. Pewnego wieczoru Jan zasiadł do wieczerzy. Stół aż uginał się od ciężaru półmisków, w kielichach połyskiwało czerwienią wino.
Nagle powiało chłodem i w drzwiach sali stanął czerwony upiór. Spod przyłbicy widać było puste oczodoły, a kiedy zdjął rękawice, kasztelan zobaczył kościste i białe palce. Upiór nakazał Janowi zmienić postępowanie, a ten tak się przeraził, że posłuchał bez wahania. Stał się od tej pory zupełnie innym człowiekiem. Zaczął pomagać biednym, a dni spędzał na modlitwie. Po śmierci w ścianę sali rycerskiej wmurowano rzeźbę jego głowy. Po latach w zamku zaczął rządzić wnuk Jana, który nosił to samo imię i był tak samo okrutny jak jego dziadek przed pojawieniem się upiora. W tej samej sali po raz drugi dokonała się sprawiedliwość. Młody Jan chciał wrzucić do lochu głodowego jednego z poddanych, który nie zapłacił podatku. Opłatę uiściła kamienna głowa poprzedniego kasztelana. Z ust rzeźby wypłynął strumień dukatów, a okrutny pan zmienił się i, tak jak jego dziadek, stał się bogobojnym i sprawiedliwym człowiekiem. Ostatnim, który zetknął się z widmem w bardzo dziwnych zresztą okolicznościach, był obecny kustosz zamku, który przed kilkoma laty urządził w komnacie rycerskiej wystawę swoich obrazów. Sam zaś nocował obok, w małym sklepionym lamusie, służącym niegdyś za areszt. Trapiły go dziwne, niespokojne sny. Widział ciąg zamkowych komnat, przez które przesuwał się bezszelestnie jakiś wyniosły cień. W pewnej chwili ów cień zbliżył się i przybrał postać rycerza w długim płaszczu barwy krwi, zarzuconym na zbroję. Zjawa weszła do komnaty rycerskiej. Zbliżyła się do ściany, na której wisiał obraz przedstawiający pejzaż z zamkową górą, uniosła zakutą w zbroję prawicę i obudził kustosza brzęk tłuczonego szkła. Zerwał się z posłania i otworzył drzwi do sali rycerskiej. Zanim jednak znalazł w ciemnościach kontakt, upłynęła krótka chwila, w czasie której słyszał wyraźnie odgłos ciężkich kroków oddalających się przez zamkową sień. Zapalił światło. Obraz, widziany we śnie, leżał na podłodze wśród odłamków rozbitego szkła, a ciężkie dębowe drzwi prowadzące do sieni były uchylone. Naturalnie to, że od kilku lat nie widziano zamkowej zjawy, nie znaczy, że rycerz odszedł. Może udał się na zasłużony urlop, a może po prostu brak jest śmiałków, którzy chcieliby pójść w nocy do zamku i czekać na upiornego gościa.
Warto jest wybrać się do Grodźca, posłuchać starych legend i opowieści kustosza, obejrzeć różne przedmioty używane kiedyś przez mieszkańców zamku, a wieczorem zajrzeć do sali rycerskiej i cicho usiąść w fotelu. A może akurat naszym zdumionym oczom ukaże się czerwony upiór i przejmująco zagrzechocze kośćmi pod błyszczącą zbroją i krwistym płaszczem. Grodziec wrósł w ziemię jak stare drzewo. W ciągu stuleci bywał niszczony i odbudowywany, napadany i okradany. Różni panowie obejmowali władzę nad tymi potężnymi murami i jeden za drugim odchodzili w mroki przeszłości. W 1945 roku pożar wypłoszył z zamku resztki życia. Jedynym, który pozostał tu, być może na zawsze, jest czerwony upiór. Rycerz w zbroi i krwistym płaszczu. Kim jest? Nikt nie wie. Nawet historia nie ma w tej sprawie nic pewnego do powiedzenia. Prawdopodobnie straszną zjawą jest jeden z rycerzy Raubriterów. Oni to kiedyś panowali na Grodźcu. Ale który z nich dziś spaceruje po zamku, nie wiadomo. Thank you.